Bożena Olszewska, prezes Nadmorskiej Grupy Fotograficznej. Dzisiaj gościcie Państwo w Leśniewie. Co to za wystawa? Jest to kolejna nasza wystawa, którą tutaj w Leśniewie wystawiamy pod tytułem Krajobraz Kaszubski fotografii. To sama nazwa wskazuje na to, że jest to fotografia krajobrazowa. Chcieliśmy szczególnie pokazać właśnie krajobrazy naszych okolic, które właściwie często nie doceniamy, szybko przejeżdżając czy przebiegając chyłkiem do pracy. A tutaj, patrząc na fotografię, możemy się zatrzymać i spokojnie obejrzeć, zobaczyć na fotografii to, co trudno dostrzec w momencie naszego pośpiechu. No właśnie, proszę mi powiedzieć, bo to już któraś z kolei wystaw tutaj na terenie wsi Leśniewo. Tak, to jest kolejna wystawa. Pani Jadwiga, która opiekuje się tym domem kultury, zaprosiła nas któregoś razu, żeby pokazać wystawę. To było bodajże 3 lata czy 4 lata temu. Przedstawialiśmy wówczas fotografię nocną. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem tutejszych mieszkańców i tak kilka razy do roku właśnie jakieś wystawy robimy, pokazując piękno naszych okolic. Szczególnie właśnie powiat wejherowski i powiat pucki nas interesuje. No właśnie, zapytam, czy do Waszej grupy można jakoś dołączyć, czy jakby ktoś miał ochotę pofotografować, czy jest taka możliwość? Jak najbardziej. W tej chwili kończymy warsztaty, w których chcieliśmy pokazać piękno wsi tutejszej, to znaczy naszych okolic, gdzie mogli zapisywać się ludzie, którzy mają jako takie pojęcie o robieniu fotografii. I dzięki tym warsztatom właśnie potrafiliśmy coś fajnego stworzyć. Poza tym osoby, które stwierdziły, że podoba im się współpraca z naszą grupą, mogły zapisać się i tak też zrobiły. Część osób zapisała się do naszego stowarzyszenia i zasiliła grupy członków. Zajęcia odbywają się gdzie? Zajęcia odbywają się w Wejherowie dzięki uprzejmości dyrektora Muzeum Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. I tam raz w miesiącu spotykamy się, omawiamy fotografie, dzięki czemu polepszamy swoje umiejętności. Po raz kolejny na terenie miejscowości Leśniewo wystawa. Widzimy duże zainteresowanie. Tak jak widać, zainteresowanie jest bardzo duże. Dzięki współpracy Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Nadmorskiej Grupy Fotograficznej są prezentowane zdjęcia, które można tutaj dzisiaj zobaczyć. Mieszkańcy są zadowoleni. Będzie również dzisiaj koncert. Oczywiście będzie koncert mieszkanki Leśniewa, pani Danuty Tarnowskiej, występ w śpiewie i na gitarze, także można zobaczyć, jak nasza tutaj lokalna społeczność się rozwija. Jesteśmy z niej zadowoleni i cieszymy się, że odbywają się cykliczne takie imprezy.